jak wszyscy, to i my, to i ja. Parę słów o tych zarobkach w Kanadzie, bo to taki ostatnio popularny temat. Sporo youtuberzy ostatnio mówią o zarobkach kierowców w Kanadzie. Oni to mówią z punktu widzenia singla, który pracuje w Montrealu. A do nas trochę pytań przyszło odnośnie Manitoby, jak to wygląda w Manitobie. I my mamy informacje jako single i jako team, możemy coś tam powiedzieć. Czyli mniej więcej wygląda to tak. Single, no to chyba najmniejsze pieniądze, jakie teraz można zarobić, to będzie jakieś 42 centy, 3, tak mi się wydaje. Maksymalnie trudno powiedzieć. Myślę, że 50 centów za milę za lodówkę albo za taką normalną naczepę, za tego drive-ana. To jest taka, to już dosyć dobra stawka. Zależnie od tego, ile tam się mil robi, to mnóstwo czynników. Jeszcze dochodzą bonusy, o których tutaj ludzie nie mówili, ale stawka za mile to jest jedno, ale mogą firmy mieć bardzo dużo różnych jeszcze dodatków. Za oczekiwanie, za załadunki, za rozładunki, za plan dekowania, na przykład jak się jeździ flatbedem. Za flatbedy w ogóle powinna być wyższa stawka, bo to jest dużo więcej pracy. Mogą być bonusy paliwowe, mogą być bonusy na przykład za inspekcje. Jak DOT Ciebie kontroluje, czyli inspekcja, i nie masz żadnych wykroczeń, często firmy dają jakiś bonus kierowcy. Pewnie na niektórych ciekawi, ile to może być taki bonus. Załóżmy, rozładunek, załadunek, $25-30, może być więcej. Na przykład przejazd załadowaną ciężarówką przez granicę dycha? Tak. No, dycha. Czas oczekiwania, powiedzmy powyżej 6 godzin, 6 dych, powyżej 10, stówa. To zależy od firmy. Zależy od firmy, no ale jak przykład. Taki przykład po prostu, żebyście mieli jakiś punkt odniesienia. Może być więcej, może być mniej, ale no nie jakoś tak, no jakaś to... A może w ogóle nie być. Może być tak, że tylko gołe kilometry. No i tutaj single będzie miał tych bonusów więcej, z uwagi na to, że jak mu tam ten czas ucieka pracy, jak musi gdzieś stać, to nie może jechać i by nie mógł zarabiać, a w teamie jest inaczej, bo w teamie można jechać praktycznie zawsze. Więc na osłodę firmy, które nie mają takich szybkich tras, załóżmy, nie mają przepinek, tylko są te załadunki, rozładunki, czasami nocą, no to będą starały się tym kierowcom troszeczkę to osłodzić, dając te bonusy. Dobra, teraz możemy przejść do płacy za team. W teamie będzie około w Manitobie. Cały czas to jest mowa wyłącznie o Manitobie, bo tutaj mamy zatrudnienie i tutaj coś tam wiemy. Jeżeli chodzi o team w Manitobie, to będzie to między 60-70 centów za milę. Ja nie chcę od razu, mówię, że w komentarzach czy coś tam my nie zdradzimy, ile my mamy za milę, dlatego że nasz kontrakt mówi wyraźnie, że to jest informacja poufna, którą znamy my i pracodawca, i nie możemy się nią dzielić, bo to nawet może być naruszenie kontraktu, które może prowadzić w ekstremalnym przypadku do zwolnienia, może być powodem zwolnienia, także my nie mówimy, ile mamy. Ogólnie między 60 a 70 centów za milę, takie są stawki w teamie, w Manitobie, plus jeszcze do tego, tak jak u nas, dochodzą załadunki, rozładunki i tyle. Żadnych więcej bonusów kontrakt nie przewiduje, co nie znaczy, że ich nie ma. Dlatego, że mamy do czynienia, spotkaliśmy się już z dwoma sposobami prowadzenia firmy w Manitobie. Jedna firma będzie miała kontrakt, który ma 30 stron i po prostu każdą najmniejszą rzecz tam definiuje i każdą najmniejszą rzecz gdzieś tam wyszczególnia i opisuje. I może być tak, że jakiś tam bonus Ci przysługuje, ale jest obwarowany wieloma warunkami, co może doprowadzić do tego, że gdzieś się znajdzie powód, dla którego Ci tego bonusu nie dadzą. U nas jest to dużo bardziej prostsze. Nasz szef jest takim konkretnym człowiekiem, który prowadzi firmę swoją tak, jak chce, i on nie chce za bardzo się zastanawiać, co mu wolno, a co mu nie wolno według kontraktu. Nasz kontrakt o pracę jest bardzo ogólnikowy. Są tam tylko najważniejsze rzeczy, które muszą tam być, a reszta jest w gestii naszego szefa. Jeżeli uzna, że coś zrobiliśmy bardzo dobrze, że gdzieś tam się postaraliśmy, że gdzieś tam nas kosztowało coś, jakiś wysiłek,
to powiedział nam, żebyśmy nie pytali, jeżeli na czeku będzie stówka czy dwie stówki dodatkowo, po prostu to przyjąć. Jeżeli będzie za mało, według naszych wyliczeń, to oczywiście od razu trzeba o to pytać, ale nigdy nie mamy pytać, jak będzie za dużo na czeku. Spoko. I to jest właśnie fajne. To jest facet, który wie, co robi i wie, jak prowadzić firmę i nie chce po prostu, żeby mu ktoś czegoś zabraniał. On prowadzi firmę, uznaje, że chce nam zapłacić więcej, proszę bardzo. Jeszcze jedna ważna rzecz, bo słyszymy te sumy, te stawki za mile i tak dalej. Ktoś to może sobie siedzieć, wyliczać, aha, dobra, to ja zrobię 10 tysięcy mil, to będę miał 5 tysięcy dolarów na rękę. Nie będziesz miał 5 tysięcy dolarów na rękę. Nie wiem, ile będziesz miał. Trzeba to policzyć. Jeżeli zarabiasz dosyć mało, czyli tam takie wypłaty, powiedzmy, no 1500 na rękę czy coś takiego. Ogólnie, jeżeli sobie pomnożysz tam te mile i te wszystkie dodatki, to trzeba odjąć około 31%. I to już mówię nie tylko o podatkach, ja to tak w cudzysłowie mówię podatki, bo wszystkie odliczenia, czyli na przykład na twój fundusz wakacyjny, na zdrowotne, takie dodatkowe ubezpieczenie, na normalne ubezpieczenie, na jakieś tam emerytalne, no to wszystko, to około 31%. Jeżeli zarabiasz, tak jak my teraz, trochę więcej, to do 37% może być z wypłaty odliczone. I czasami człowiek sobie policzy, a tutaj więcej pojeździłem, to więcej zarobię, a wychodzi na to, że tak naprawdę to dużo więcej nie zarobiłeś, bo podatki ci to zjadły. Także tutaj można się zastanowić właśnie nad tym, co Tiger mówił, nad własną działalnością. Podsumowując, wygląda to tak, że jak jeździliśmy wcześniej jako single, czyli tylko ja jeździłem, a jeździmy teraz jako team, to zarabiamy około dwa razy tyle. No, czyli w poprzedniej firmie raz na dwa tygodnie zarabialiśmy, jak było naprawdę kiepsko, do 1500 na rękę, już to wszystko kwoty na rękę, do 2200, może z jakimiś świętami, jak dobrze wszystko poszło, raz może z 2300 mieliśmy, no coś takiego. Teraz mamy tyle na tydzień. I wcale nie jest tak, że w teamie to się jedzie dzień i noc, cały czas po prostu bez wytchnienia, tylko jak na łodzi podwodnej. Tak nie jest. Zazwyczaj jest tak, że dosyć mocno się spieszymy, jeżeli jedziemy w stronę rozładunków. To wtedy tak, wtedy jakąś tam nockę się zarywa. Jeszcze zależy, kiedy wyjeżdżamy. Jeżeli wyjeżdżamy w piątek, to na lajcie. Jeżeli wyjeżdżamy w sobotę po południu, no to wtedy już jedziemy cały czas. Później mamy dzień rozładunków, załadunków. W miarę lajtowy, na pewno jest nocleg jakiś tam, nawet dwa, bo przyjeżdżamy na przykład wieczorem pod rozładunek, tak jak ostatnio. Idziemy spać, robimy rozładunek, jedziemy cały dzień, czy tam załadujemy, czy rozładujemy. I znowu jest nocleg, albo nie, albo od razu ładujemy, jak się uda, i wracamy. No i wtedy te znowu dwa dni, no to jest wytężonej pracy. Ale nie jest to tak, jak mówią, że na przykład jedziemy przez tydzień, dzień i noc. To tak nie jest. I nocna jazda, wiadomo, no jest ciężka, jest czasami ciężko odpoczywać, ciężko spać. Z tym, że są też plusy, bo jakbyśmy jeździli oddzielnie, dwoma różnymi ciężarówkami się nie widywali, zarabialibyśmy to samo, tylko już żyli kompletnie osobno. A druga sprawa, jeżeli chodzi o mnie, to nie wiem, bo to jest jedno z najważniejszych, że ja nie muszę tym logbookiem się przejmować i czy ja będę miał miejsce, gdzie zaparkować, czy mi godziny się skończą, czy mnie zatrzymają i skontrolują, dowalą mi mandat. To już całkowicie pozbyłem się tego lęku i zostaje z tej jazdy dużo więcej przyjemności. Dużo, dużo bardziej człowiek jest pewny i nie musi się przejmować, nie musi oszukiwać logbooka, bo elektroniczny logbook tak samo można oszukać. A my nie musimy i cały czas jest wszystko legalnie. Co jest jeszcze fajne? Jeżeli pracujesz jako kierowca taki długodystansowy, to za każdą noc spędzoną w ciężarówce państwo ci oddaje około 14 czy 15 dolarów, dokładnie nie pamiętam, to w tych granicach, $12 podatku. Czyli powiedzmy masz 100 nocy w ciężarówce, to podatek, który zapłaciłeś, jest pomniejszany o tę kwotę tych noclegów, czyli to by było na przykład
nie wiem, $1300 czy 1500 czy nawet więcej, zwrot nadpłaconego podatku. Ten zwrot zazwyczaj się otrzymuje jakoś tak na wiosnę, chyba że jest podejrzenie, że tam coś nakłamałeś, to mogą zażądać Twoich logbooków jako potwierdzenia, jako dowodu tego, że byłeś w trasie. Jeżeli się tak jeździ naprawdę dużo, tak jak my, to zwrot podatku może sięgać $6000. No, taki bonusik na wiosnę $6000, też całkiem fajny. No i jak to można skonkludować? No, zarobki nie są jakieś porywające, nie jest to dużo, ale trzeba zrozumieć, że zawód kierowcy to nie jest coś takiego jak zawód lekarza, że musisz się 10 lat tam uczyć i w ogóle, no, robisz prawo jazdy, które wcale dużo nie kosztuje w porównaniu do tego, ile czasu to trwa. Godnie można sobie żyć, trzeba pracować, ale wiadomo, że to nie jest taka praca jak, nie wiem, że gdzieś w kopalni, nie? 12 godzin czy 15 godzin w kopalni tam z kilofem na przodku zasuwać. Tutaj jednak siedzisz sobie za kierownicą, możesz sobie słuchać muzyki i nie słuchać szefa, który cię pogania, nie nic. Daje to pewien rodzaj swobody. Te pieniądze, wiadomo, że nigdy nie są zbyt duże, ale nie jest to praca wysoko wykwalifikowana. Wiadomo, że odpowiedzialność jest spora, ale myślę, że tak jak w Kanadzie czy w Stanach się jeździ, jakie są warunki jazdy i pracy, pieniądze są ok. To teraz parę słów o kosztach życia. Już wiecie, jak wygląda sprawa z zarobkami. I teraz no, można sobie zarabiać ten 1500, ale co za ten 1500 można mieć w Kanadzie? Potrzebujecie teraz punktu odniesienia. Można zarabiać miliony, a może się okazać, że w danym kraju chleb kosztuje pół miliona na przykład. Co z tego, że tyle zarabiasz, skoro wydajesz je na codzienne życie? Jeżeli chodzi o takie życie w Kanadzie, mieszkanie w Kanadzie, taką codzienność, kupowanie chleba i tak dalej, nie mamy za dużo doświadczenia, bo nie, tak naprawdę nie mieszkaliśmy w Kanadzie. Mieszkamy w ciężarówce, a większość czasu do tej pory spędzaliśmy w Stanach i tam robiliśmy zakupy. Natomiast odkąd pracujemy w nowej firmie, to więcej niż do tej pory czasu spędzamy w Kanadzie i częściej robimy zakupy właśnie w tym kraju. Co za 1500? Za $1500 można wynająć mieszkanie i teraz w zależności jakie chcesz. Możesz wynająć mieszkanie jednopokojowe, dwupokojowe, trzypokojowe, możesz wynająć townhouse, czyli szeregowiec, możesz wynająć dom. Ceny się wahają. Wiadomo, mniejsze mieszkanie, gorsze warunki, będzie taniej. To można nawet za $1000 znaleźć. Natomiast im większe, tym cena idzie do góry. No i teraz opłaty. Jak wygląda płacenie za prąd, za gaz, wodę? To są groszowe sprawy. Jeżeli chodzi o podatki, kiedy kupujesz dom albo mieszkanie, płacisz roczny podatek. Tego w Polsce nie ma. Po prostu masz mieszkanie i tyle, płacisz czynsz. A tutaj prócz czynszu płacisz jeszcze podatek. Manitoba ma to do siebie, że podatek jest dosyć wysoki i można płacić od około 2000 do 3-4 tysięcy rocznie. Natomiast my się orientowaliśmy w Albercie. W Albercie jest dużo taniej. Nie dość, że można taniej kupić mieszkanie, taniej wynająć mieszkanie, to jeszcze są niższe podatki ogólnie niższe podatki. Za takie mieszkanie płaci się jakieś tam mieszkanie 1500 do 2000 rocznie. To jest dosyć niski podatek. Jeżeli kupujesz mieszkanie w Albercie, na przykład dom, szeregowiec za 300, kredyt ciebie wychodzi jakoś 1000 do 1500 miesięcznie, to zapomnij, że to jest wszystko. Jeszcze trzeba podatek zapłacić, to już mówiłam. Jeszcze prąd, gaz, woda i jakieś tam inne składkowe, jeszcze jakiś tam czynsz jeszcze dochodzi do tego, to spokojnie 2-2,5 tysiąca miesięcznie płacisz za samo mieszkanie i za opłaty. Internet w Albercie, bo tutaj mówię, w Manitobie nie orientujemy się, bo nie korzystaliśmy nigdy, nie wynajmowaliśmy mieszkania i nie byliśmy właścicielami żadnego mieszkania. To w Albercie internet taki dobry, $150 miesięcznie w domu. Z telewizją czy bez?
może być z telewizją chyba trochę drożej wychodzi, a sam internet no to 150. Z tym, że jeżeli nie chcesz mieć takiego super dobrego, ale dobry internet, to do 100 można kupić miesięcznie. A ile ubezpieczenie samochodu na przykład? W Manitobie ubezpieczenie samochodu jest niedrogie. Nasze Malibu było ubezpieczone za 1200 dolarów rocznie. My rozłożyliśmy sobie to na 4 raty w roku. W Albercie jest już drożej. W Albercie 200-2300 rocznie będzie kosztowało ubezpieczenie. Czyli paliwo teraz poniżej dolara za litr w Manitobie. Także można jeździć, nie jest drogo. Jeśli chodzi o kupowanie, no nie wiem, na przykład do kina. Idziesz do kina w Manitobie, no to płacisz 21 dolarów już chyba z podatkiem za 2 osoby. Mleko gdzieś 4 dolary, chleba nigdy nie kupowaliśmy, bo sami pieczemy. Mąka, wielka paka, nie wiem, 8 kg, 10 kg kosztuje około 12 dolarów. Banany mogą być około dolara za funt czy za kilogram. Nie wiem, jak jest właśnie w Kanadzie. Kurczę, w Stanach mogę więcej powiedzieć o cenach. Ale w Kanadzie, no nie wiem, no, czekolada może ze 2 dolary. Woda, taki galon wody mineralnej kosztuje 2,50. Bułeczka 50 centów. Open? PlayStation Open? Ciekawe, czy nas przepuszczą. Must exit. Czerwony. Czyli tutaj, tak? Jak tylko będziemy w Kanadzie, wybierzemy się do sklepu, żeby sprawdzić dokładnie ceny tych podstawowych produktów, jak chleb, mleko, masło, alkohol, papierosy, niektórych będzie to interesować. Takie rzeczy, posprawdzamy ceny i wpiszemy pod filmikiem w opisie. Także tam sobie kliknijcie i wszystko zobaczycie. W porównaniu do Stanów Zjednoczonych, owoce i warzywa wydaje nam się, że w Kanadzie są lepszej jakości. Nawet w Walmartie. Nawet w Walmartie można kupić w Kanadzie dużo lepszej jakości owoce, warzywa i mięso. Mięso jest drogie, jest droższe niż w Stanach. Nie wiem, w jakich to jest ilościach. Ostatnio mieloną wołowinę kupiliśmy za 8 dolarów za funt, czyli to jakieś niecałe pół kilograma. Jeżeli chodzi o steki, to są bardzo drogie. To można 3 dychy zapłacić za 3 steki, takie większe. To jest bardzo drogo, ale jakość jest powalająca. Jest dużo lepsza niż można kupić w Stanach Zjednoczonych. Jeżeli chodzi o jabłka, w porównaniu do cen w Polsce, jabłka są bardzo drogie. W Stanach Zjednoczonych kosztują 4-5 dolarów za worek, a w worku są 2,5 funta, czyli jakieś 1,20 kg, kosztuje 5 dolarów, 4, 5, 6 dolarów, w zależności jakie tam sobie chcesz jabłka kupić. Można kupić też za 3-4 dolary, ale to są chyba mniejsze worki. Ziemniaki są dosyć drogie w Stanach Zjednoczonych. Kosztują też około 3-4 dolary za kilogram. Może tak być, że za kilogram, tak. Może gdzieś tam taniej się kupi, ale my kupowaliśmy właśnie to w takich cenach. Także to jest drogo. Banany są bardzo tanie. Za funt, czyli pół kilograma, płaci się 50 centów, 60, 70, w zależności czy chce się mieć organiczne, czy zwykłe. Awokado dosyć tanie, bo za dolar, niecały dolar, można jedno kupić. Ja mówię wszystko w amerykańskich, bo w kanadyjskich średnio się orientuję. O, w Kanadzie takie pojedyncze awokado może kosztować dolar 30, dolar 40. W Stanach kosztuje do dolara 75 centów, no i tak 95, coś takiego. Wiem, że w Polsce to drożej raczej będzie, jak dla osoby mieszkającej w Polsce, bo to pewnie jakby tak przeliczyć ten dolar. Razy 2,5, to może 2,5 kosztuje awokado jedno w Polsce, nie wiem. Ryby są dosyć drogie. Pamiętam, że w zeszłym roku kupiliśmy w Kanadzie dorsza na święta.
takiego porcjowanego już zamrożonego, zapłaciliśmy 23 dolary za taką paczkę, no nie wiem, kilogramową. Chyba kilogramowa była. To myślę, że drogo. Ale może też wybraliśmy trochę lepszego dorsza. Może tam były tańsze. W każdym razie dobry był. Tak jak mówiłam, bardzo dobrej jakości, dobre, wartościowe produkty można kupić w Kanadzie. Jeszcze tak powiem dla porównania, już jak mówimy o tej żywności, że kanadyjska jest lepsza, to tak, zdecydowanie jest lepsza. Nawet jeżeli bierzemy pod uwagę fast foody, takie jak McDonald's, zdecydowanie kanadyjski McDonald's jest lepszy. To nie jest tak, że to jeden kontynent i w tym kraju robi się wszystko tak samo. Idziesz do kanadyjskiego McDonalda, zamawiasz shake'a, dostajesz shake'a, naprawdę prawdziwego shake'a. Dużego, jeżeli chcesz large, to duży, fajnie. Idziesz do amerykańskiego, dostajesz coś z bitą śmietaną na wierzchu, z wisienką jakąś, małe, dużo mniejsze. I naprawdę niedobre. To tak jest słodkie, bardzo słodkie, ale jest aż gorzko słodkie, co może sugerować, że mogą być produkty słodzone aspartamem, co jest właśnie bardzo słodkie i gorzkie jednocześnie. Gdzieś idziesz do jakiejś innego fast fooda, wszystko jakoś takie sztuczne w Stanach. W Kanadzie inaczej, jest inaczej. My, wiadomo, no nie gotujemy tak, jak w domu się gotuje. Jak się gotuje w domu, się trochę oszczędza. My tutaj musimy sobie radzić tylko z wolnowarem i z jakąś tam niedużą lodóweczką. I te zakupy, które robimy, wydajemy na tydzień około od 150 do 200 dolarów kanadyjskich. Bywa, że wydamy troszkę więcej, bywa, że wydamy troszkę mniej. Tak to się kształtuje. Jeżeli chodzi o naprawę samochodu, w zeszłym roku wymienialiśmy amortyzatory z przodu w dwóch kołach w naszym Malibu i wydaliśmy około 1400. Aha, i zbieżność, ustawianie, alignment, to wszystko kosztowało 1400. Teraz, tydzień temu, wymieniliśmy w lewym kole przednim łożysko, bo tam ktoś już słusznie słyszał, że do wymiany, i zapłaciliśmy niecałe 300 dolarów. Jak wybieramy się do restauracji, do takiej tańszej restauracji na all you can eat, czyli ile dasz radę zjeść, w takiej tańszej 30 parę dolarów, w lepszej restauracji wydaje się z 45-50 dolarów z napiwkiem, a jeżeli idziesz do takiej restauracji nie all you can eat, tylko takiej naprawdę lepszej, no to 7 dych musisz wydać, 8 do 100, nawet jeżeli jesteś bardzo tam wymagający i lubisz zjeść więcej, na przykład jakieś desery. Za dwie osoby. Ja wszystko mówię, wszystkie ceny restauracji za dwie osoby. To teraz jeszcze powiem, ile kosztują ubrania. Za dużo ubrań nie kupujemy, bo nie mamy gdzie trzymać. Ale już jak nam się zdarzyło się wybrać do domu handlowego Polo Parku, Winnipeg, tam kupiliśmy sobie jeansy. I takie dobre jeansy, takie naprawdę, naprawdę solidne jeansy, kosztują około 100, 120, 130 dolarów. Natomiast jeżeli chodzi o jakieś bluzki lekkie na lato, to około 20 dolarów kosztują. 20, 30, wiadomo, może być więcej. Jeżeli chodzi o swetry, jakieś takie dzianiny, narzuty, takie dłuższe na przykład, teraz kobiety kupują sobie, bardzo ładne, też sobie kupiłam, no to już kosztuje też koło 100. Można kupić taniej, bo są przeceny, 60-50 dolarów, no ale zazwyczaj to 80-90, 100 dolarów za taki sweter. Kurtkę zimową ostatnio Czarek kupował w TJ Maxie w Wielkiej Brytanii, w ogóle w Europie są chyba TK Maxy, nie? To tam można, wiadomo, kupić markowe rzeczy taniej. No, Czarek zapłacił za kurtkę 100. Czy więcej? Ile to było? Sto dwadzieścia. Taką wiodącą marką, jeżeli chodzi o kurtki, najdroższą w Kanadzie, to jest marka Canada Goose. Robią naprawdę ciepłe kurtki. Jak tutaj na te warunki
bardzo mroźne, bardzo ostre zimą, to te kurtki może nawet niektórzy uważają, że są za ciepłe. Ale grunt, że coś takiego istnieje i można naprawdę się ciepło ubrać w bardzo, bardzo, bardzo srogą zimę. I taka kurtka kosztuje między 700 a 1000 dolarów. Zależy, którą sobie tam wybierzesz, czy dłuższą, czy krótszą. Na początku się napaliliśmy, chcieliśmy sobie takie kupić, ale szybko zeszliśmy na ziemię i uświadomiliśmy sobie, że jednak nie stać nas na nie przy tych warunkach płacowych, jakie mieliśmy w poprzedniej firmie. Ale są tańsze opcje i bardzo dobre opcje, także jesteśmy i tak zadowoleni.